Witam pana Ilię. Już raz graliśmy. No to tak. I tak. I tak. No nie, 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 no panie Ilia, no co pan? No co pan, panie Ilia? Już nie gram na takie. No. Tu stoję. Tu chcę zbić. No nie, to se na skoce. Na skoce na hetmanka. Gońcem go pogonię. Co ja zrobiłem? Oj, 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 oj. No nie, pani Ilia, to nie było fair. Pani Ilia. No jak tak można? Którego piona oddać? Tego oddam. Przecież tamten ważniejszy. Witam panią Marię Winiecką. A co pani rozumie, pani Mario, przez grę w warcaby? Umiem grać w warcaby. A no, panie Piotrze. No szkoda, panie Januszu. Pan Piotr bardzo ładnie ze mną grał. Co pani rozumie, pani Mario? O, szacha dostałem. To uciekam. Uciekam. Uciec trzeba. Nie pasjonuje się pani Maju. Powiem pani, dawno, dawno temu, 40 parę lat temu, 5 czy ile, poszedłem do klubu Modus i tam był pan, który grał w warcaby. Taki wyglądał na niesilnego gracza, na wysoki, chudy, wyższy, znaczy wyższy ode mnie, odstające takie plastusiowe uszy. No tu trzeba tak. I on mnie ograł jak małego chłopczyka w te warcaby. Pierwsze trzy partie to się przykładał. Następne partie to mnie totalnie lekceważył, nawet nie patrzył. A potem zagrałem z nim w szachy i w szachy nie istniał. Co ja tu mam? Mhm.
No jeszcze żyje, marne to życie, ale jeszcze żyje, goniec nie ma ruchu. Podstawiłem pionka. Człowiek ma pecha w życiu, to ma. Jeszcze pionka podstawiłem drugiego. O to. Ale beznadziejnie gram. Poddam to pani Ilię. Jak smutno, pani Maju? A co jest smutnego? Tu mat na H2 mi groził. Pan Ilia dał mi małą szansę. Pan Ilia dał mi małą szansę. Pani Maju wcale nie jest smutna. Pan Lawi sorą. A pan Lawi się ekscytuje. Pan Mateusz wygrał. Oczywiście, że to bardzo dobra gra dla kreatywnych ludzi. Czy ja tu mam coś więcej? Nie, no biorę. Biorę hetmana i będę się martwił. I będę się martwił, co dalej po wzięciu hetmana. Mam taką śmiałą. Oj, dziękuję. Już można było wziąć.